Czytanie z Księgi Mądrości. Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i tronę i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją, aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo rządzi nimi mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. Mamy w historii kościoła święto, która ma na imię mądrość. To jest Sofia, czy inaczej po polsku Zofia. I ona też jest rodzicielką tych trzech, można powiedzieć, cnót, a właściwie trzech córek, które nosiły imiona, trzech cnót teologalnych. Jeżeli chcecie poznać ich historię i to, w jaki sposób historia Zofii i córek mierzyła się też z historiografią, zostańcie ze mną. Zofia żyła na przełomie I i II wieku. Miała trzy córki, tak jak powiedziałam. W Polsce nie nadajemy raczej imion związanych z imionami tych dziewcząt, czyli wiary, nadziei, miłości. Ale z pewnością każdy z nas kojarzy rosyjskie imię Wiera albo Lubow. To są właśnie te imiona wywodzące się z kultu świętej Zofii i jej córek. W tej epoce prześladowania chrześcijan zdarzały się dość regularnie i, jak można się domyślić, były dość e, okrutne. To wymagało odwagi przyznać się do tego, że jest się chrześcijaninem, jest się chrześcijanką. Szczególnie jeżeli się było w takiej sytuacji jak Zofia, czyli było się wdową wychowującą trzy córki. Ona jednak, ani jej dzieci nie wahały się przed tym, żeby wobec ludzi przyznawać się do swojej wiary w Chrystusa. To sprowadziło, przyciągnęło do nich uwagę jednego z namiestników, i w, za czasów panowania cesarza Hadriana, właśnie na początku II wieku, namiestnik ten, Antioch, zaskarżył Zofię i, oraz jej trzy córki wiarę, nadzieję i miłość przed cesarzem. W związku z tym zostały wysłane do Rzymu. One urodziły się w, w Italii, nie wiemy dokładnie gdzie, ale zostały wysłane do Rzymu i tam postawiono je przed cesarzem, co wskazuje, że były, miały obywatelstwo rzymskie, i tam przed cesarzem odpowiadały za swoją wiarę, i odpowiadały, też broniły swojej postawy i prawa do tego, żeby wyznawać to, co rozpoznają jako prawdę, wielbić tego Boga, którego uznają za prawdziwego Boga. Hadrian próbował bardzo przemyślnie złamać matkę, łamiąc najpierw córki. Prze próbował je przekupić, a potem um, przez uwięzienia, następnie tortury, zmusić do tego, żeby złożyły ofiarę dziewiczej bogini um, rzymskiej Artemidzie. Córki bardzo zdecydowanie odmówiły. Żeby jakby wzmocnić swoje działanie, Hadrian kazał przy torturach, żeby była obecna matka, żeby Zofia patrzyła jak jej córki są dręczone. Ani Zofia, ani jej trzy córki nie straciły ducha, nie straciły wiary, ani nie cofnęły się przed decyzją pójścia zdecydowanie za Chrystusem. Co więcej, Zofia naśladuje tak jak czytamy w aktach ich męczeństwa, Zofia naśladuje swoją postawą tą słynną matkę siedmiu synów z drugiej księgi machabejskiej. A więc nie tylko jest przy córkach, nie tylko patrzy na to, co się z nimi dzieje, ale też słowami wspiera je w jej tej postaw postawie wierności Chrystusowi. Dziewczęta, pozostając wierne do końca, dały jasne świadectwo wiary. Ich matka także, chociaż jej matce nie zadano tortur. Musiała za to patrzeć, jak wiara, nadzieja i miłość zostają ścięte. Na szczęście cesarz zgodził się na to, żeby matka mogła zabrać ciała swoich córek i pochować je tam, gdzie chciała. Zofia kładzie zwłoki swoich dzieci na wózku i wywozi je poza miasto, tam grzebie. Przez następne trzy dni siedzi przy ich grobie płacząc i wreszcie przy tym grobie umiera. Razem z nimi otrzymuje tytuł męczennicy nie została zabita ani nie została też nawet dręczona w sposób fizyczny. Jednak dla ówczesnych chrześcijan, i tamtejszych chrześcijan, to, że musiała patrzeć na cierpienie swoich dzieci i że potrafiła jeszcze te dzieci umacniać w wierze, pomimo tego, na co musiała patrzeć, według chrześcijan to było męczeństwo. Takie męczeństwo jak Matki Bożej pod Krzyżem, która też nie cierpiała fizycznie, ale musiała patrzeć na cierpienie swojego syna. Ze względu na jej imię, czyli właśnie mądrość, oraz to, że jej córki miały imiona związane z cnotami teologalnymi były nazwami, nazwane imionami cnot teologalnych w późniejszej historiografii zaczęto przypuszczać, że to jest mit. Że zbudowano pewnie jakiś kościół pod wezwaniem świętej mądrości, w związku z tym do, stworzono, jakby do tego dorobiono historię właśnie o męczennicy Zofii i jej, trz jej trzech córkach, cnotach teologalnych. Z tym, że okazało się po przebadaniu e, źródeł historycznych, że jest bardzo dużo źródeł, że ten kult był bardzo wczesny i bardzo szeroki. Co więcej, e, napisy w Katakumbach i nie tylko tam wszędzie, gdzie byli grzebani chrześcijanie, wskazywały, że chrześcijanie mieli taki zwyczaj już wtedy, że nadawali swoim dzieciom, zwłaszcza córkom, właśnie imiona cnót teologa teologalnych, że to nie był przypadek, to nie było coś zaskakującego czy dziwnego w tamtych czasach, mieć na imię na przykład wiara albo nadzieja. W związku z tym te dane historiograficzne i właśnie to, ta rozległość kultu oraz jego starożytność Obaliły te z historiografów, że to jest jedynie mit, twierdzenia, że Zofia nie istniała. Co więcej, z, tej, myślę, z ich historii, z historii Zofii oraz jej córek, można wyprowadzić przepiękną teologię. To znaczy, że mądrość, jeśli człowiek jest mądry, tak jak w tym czytaniu, którym rozpoczęłam dzisiejsze nasze spotkanie, jeśli człowiek jest mądry, rodzą się w nim cnoty teologalne, rodzą się, rodzi ta mądrość w nim. Wiarę rodzi nadzieję, rodzi miłość. A jednocześnie, kiedy te cnoty zostają z, ludzkiej, z ludzkiego serca, z ludzkiej duszy wyrwane, wkrótce także umiera mądrość. Dla mnie najpiękniejsze jest to, że można wytrwać w wierności Chrystusowi pomimo wszystko. I że Kościół, że wierzący uznają też to, że do bycia męczennikiem niekoniecznie trzeba cierpieć fizycznie że czasem trwanie przy kimś kto umiera, trwanie przy kimś kto z powodu wiary jest prześladowany, też może być drogą do wieczności, też może być drogą do tego, żeby zostać świętym.